Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj zapraszam Was na brytyjski teleturniej Take Your Pick, który zadebiutował jeszcze na początku lat 50. i to jako teleturniej radiowy, gdyż jego historia zaczyna się w anglojęzycznej sekcji Radia Luksemburg, gdzie był emitowany na początku lat 50., a od roku 1955 do roku 1968 i ponownie od roku 1992 do roku 1999 był emitowany w telewizji ITV. Co ciekawe, to jest pierwszy w historii teleturniej wyemitowany przez największą brytyjską prywatną stację telewizyjną. I właściwie pierwszą brytyjską komercyjną stację telewizyjną, czyli ITV. Jak już powiedziałem, w tych dwóch biegach. Twórcą i pierwszym gospodarzem teleturnieju Take Your Pick był Michael Miles. Natomiast on był również pierwszym prowadzącym tego teleturnieju i prowadził ten teleturniej zarówno w Radiu Luksemburg, jak i później w latach 50. 60., czyli 55-68 na antenie ITV. Jego następcą w latach 90. był Des O'Connor, któremu towarzyszyły różne asystentki. Ponieważ rola asystentki była w tym teleturnieju dosyć spora. Ale najpierw, na czym to polegało? Ano, teleturniej Take Your Pick składał się z dwóch części. Pierwsza część to taka kolejka zawodników. Podobnie jak w następnym proszę, ale no trochę się różniło, gdyż zawodnicy wchodzili po sobie i musieli odpowiadać na pytania przez 60 sekund. No i w ciągu tych 60 sekund musieli odpowiadać na te pytania bez używania słów tak i nie. Nie mogli używać tych słów, tylko musieli używać jakichś innych słów, jakiejś innej formy, ale żeby sens był ten sam. Te dwa słowa tak i nie były zakazane. Jeżeli zawodnik użył tego słowa, któregoś z tych dwóch słów, wtedy czas się zatrzymywał i ten czas to był jego wynik. Wtedy asystentka uderzała w gong. No bo zakazane słowo zostało użyte. Trzech zawodników, którzy wytrzymali najdłużej bez używania słów tak lub nie, wchodziło do drugiej części gry. A druga część gry to już sejfy. I tak, każdy z zawodników, zawodnicy grali w ogóle w kolejności od tego, który wytrzymał najdłużej bez używania słów tak i nie w pierwszej rundzie, do tego, który wytrzymał najkrócej. No i tak, każdy z zawodników wchodził do gry w drugiej rundzie i wybierał sobie jeden z 10 sejfów. Sejfy były ponumerowane od 1 do 10. No i właśnie, żeby mieć możliwość w ogóle wybrania tego sejfu, musiał odpowiedzieć na 3 z 4 pytań. I tutaj znowu mamy nawiązanie do teleturnieju Następne Proste, ponieważ aby w ogóle zawodnik mógł wybrać sobie klucz do sejfu, musiał odpowiedzieć prawidłowo na 3 z 4 zadanych pytań z wiedzy ogólnej. Jeżeli tak się działo, wtedy zawodnik wybierał sobie safe, no a prowadzący próbował go odkupić. Dawał mu jakieś pieniądze, jakąś określoną sumę pieniędzy w zamian za odstąpienie od tego safe'u. Jeżeli zawodnik się nie godził, wtedy safe był otwierany. No a w safe'ie mogły być różne nagrody. Rzeczowe, na przykład taki telewizor, mógł być nawet samochód, ale mogły być też takie, jakby to powiedzieć, duperele. Znaczy, niby nagrody, ale warte śmiesznie mało. No, były tak, to takie niby zonki. No, ale to wszystko zależało od szczęścia. W jednym z sejfów był również jeszcze jeden klucz. Klucz do skrytki numer 13. Na skrytce numer 13 było coś wyjątkowego. No, ale co? To się okazało dopiero po decyzji zawodnika, ponieważ kiedy zawodnik trafił na klucz do skrytki numer 13, wtedy prowadzący znowu próbował ten klucz odkupić. No i właśnie, i tak to wyglądało. Trzech zawodników miało szansę na nagrodę, jak już powiedziałem. Ogólnie tak wyglądały zasady teleturnieju Take Your Pick. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Cześć!